Hejo, hejo, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Emily's Wonder Wedding. Mamy dzisiaj poniedziałek i jak zawsze życzę wam udanego tygodnia, no i życzę wam smacznego, bo na pewno coś tam sobie szamacie dobrego albo na śniadanie, albo na obiad, albo na kolację, w zależności od tego, kiedy ten odcinek oglądacie. No i chciałam też pogratulować wszystkim tym, którzy dostali się do wymarzonych szkół i na wymarzone studia, bo pisaliście mi w komentarzach, że właśnie teraz jakoś były wyniki rekrutacji i dostaliście się właśnie do wymarzonych szkół. I w ogóle dla mnie to jest takie wow, że w ogóle pomyśleliście o mnie i że komukolwiek się chce w ogóle wejść na mój kanał i napisać taki komentarz i podzielić się ze mną swoją radością. I dziękuję wam za to i cieszę się razem z wami i super. I dla mnie to po prostu jest takie buu, jak wchodzę na komentarze i widzę, że ktoś do mnie przyszedł i napisał coś takiego. Super, bardzo się z tego powodu cieszę. W dzisiejszym odcinku Emilka będzie smutna, dlatego że no już nie ma Patryka. Ona nie wie, co się stało, no i tutaj będzie chciała jakby... Znaczy, no nie będzie chciała, tylko będzie myślała o tym, że co by było, gdyby. Tytuł wskazuje na odwrócenie biegu wydarzeń, takie jakby cofnięcie czasu. Także myślę, że tutaj będzie się o coś takiego rozchodziło. Ja bym chciała sobie też na początku tego odcinka zajrzeć do sklepu. No mamy 200, tak jak pamiętałam mniej więcej, a zbieramy na kuchnię z tego, co pamiętam. Także no niestety nie możemy jej teraz kupić, jak tam poprzednio. Tak, poprzednio wszystko mamy zaliczone cudownie. No dobrze, to myślę, że możemy zacząć dzień pierwszy. No, Emilka nie może uwierzyć, że Patryka nie było w samolocie. No właśnie, może... Tak, no Franek na pewno już tutaj stara się pocieszyć Emilkę, że może po prostu przegapił, może się spóźnił na samolot. No i wiesz, jak ci tam irlandzcy taksówkarze, jacy oni są i w ogóle. Aha, czyli miał takiego jednego, z którym miał 15-minutową pogawędkę na temat jego ulubionych świateł drogowych? Tak? Dziwne. Kochanie, czy mogłybyśmy porozmawiać chwilkę? No, tak. Aha, czyli troszeczkę tutaj się zastanawiają, co się dzieje, że ślub jest tuż, tuż, a Patryka tutaj nie ma. Tutaj zobaczcie, ona sobie coś je. To tu są frytki. Nie, myślę, że to nie są frytki, pewnie jakieś karma dla ptaszków. No to tutaj teraz będzie, bo tata się pyta, czy może by powinni przełożyć ten ślub tak po prostu tylko kilka dni, żeby dać Patrykowi troszeczkę czasu. Oj, oj, oj. Tutaj musiałam sobie sprawdzić w słowniku, dlatego że nie wiedziałam, co to jest to słówko i okazało się, że jest to szyling, tak? To coś takiego, także... że powinniście zawsze dać jej szylinga. Nie wiem, czy to oznacza jakieś wsparcie. Tutaj akurat nie rozumiem tego stwierdzenia tak do końca. Jeśli mama panny młodej daje szylinga na własność, to jest taki właśnie dobry znak, taka jakby monetka, tak? Coś tak, aha, o coś takiego chodzi. Nie inna monetka. No myśmy już tutaj mieli jedną monetkę i ta monetka właśnie jest przyczyną tego, dlaczego tu nie ma z nami Patryka, także może skończcie już, co? Że nie możesz, bo wszystkie wydałaś przed opuszczeniem Irlandii. Mogłabyś poszukać jeszcze raz, mamo, proszę, dla mnie. No okej, okay. Tutaj mama nie jest zadowolona za bardzo. No dobra. Mamy nową truskawkę do fontanny, okej. Tu sobie już naszykujemy te nasze małże. Albo ostrygi, kurczę, znowu nie pamiętam. Już nie można więcej. Dobra, tu będą tak. Truskawka też będzie. Oj, nie tak miało być. Dwa. Proszę, proszę. Proszę. Okej. No i tak, zaczynamy, moi drodzy, nowy tydzień. Tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że będzie dla was udany. Powiem wam, że cieszę się, że zaczął się nowy tydzień, dlatego że poprzedni był dla mnie dość męczący i trudny, dlatego że, nie wiem, myślę, że osoby dorosłe przyznają mi tutaj rację, ale często w życiu jest tak,
że kiedy akurat przypada czas taki, że musicie coś poogarniać w życiu. No czekam, aż oni zjedzą, ale... Gdzie jesteś, myszko? Tu jesteś. Przypada taki czas w życiu właśnie, że musicie poogarniać kilka rzeczy. To akurat przypada to na czas, kiedy nie macie sił. Kiedy po prostu jest ten taki gorszy czas. Czasami mi się to bardzo rzadko zdarza, szczerze mówiąc. Mi taki gorszy czas zdarza się raz na parę miesięcy dobrych. Ale tutaj nie podałam. Nie kliknęłam przypadkiem. I właśnie akurat przypadł on teraz na taki moment, kiedy mieliśmy z mężem do ogarnienia dużo takich różnych życiowych rzeczy. I to było strasznie dla mnie męczące, naprawdę bardzo. I powiem wam, że cieszę się, że już te wszystkie sprawy zmierzają do końca, ale wykończyłam się tym. I najlepsze jest też to, że często w życiu zdarza się tak, że kiedy właśnie trzeba wszystko coś załatwić, to wszystko hurtem. I tutaj właśnie u mnie też się tak teraz zdarzyło, że trzeba było tak ogarnąć, bo wiecie jak to jest, czasami jakieś tam terminy się zbliżają, nie wiem, wszystko w lodówce akurat się skończy, trzeba duże zakupy zrobić. I jeszcze właśnie trzeba to wszystko pogodzić z pracą, z innymi obowiązkami, czasu jest mało i ja tak właśnie miałam ostatnio, dlatego też między innymi nie było żadnych live'ów, to nie jest tak, że ja sobie odpuściłam i zapomniałam, tylko po prostu nie było mnie w domu i nie miałam kiedy tego zrobić, też mój mąż pracował na drugą zmianę, więc rano było załatwianie, potem on szedł do pracy, ja też zaczynałam nagrywać wtedy, no i tak to jakoś mi te dni leciały. I cieszę się, że to już właśnie jest blisko końca tego całego maratonu mojego życiowego. I tak ostatnio śmiałam się z moją mamą, że gdybym wiedziała z dawnych czasów, że te czasy, kiedy siedziałam sobie z nią w kuchni i grałam sobie w swoje ulubione gry na laptopie, a ona sobie wtedy gotowała i byłam taka beztroska i mogłam sobie czytać książki bez przerwy i grać bez przerwy. Gdybym wiedziała, że to się tak szybko skończy i że to już nie wróci, że po prostu w dorosłym życiu ciężko jest znaleźć czasami czas na takie właśnie rzeczy, to wtedy doceniałabym to bardziej. I mówię to dlatego, że wiem, że właśnie część z was tutaj wyjeżdża z rodzicami, część z was po prostu ma nie do końca takie podejście pozytywne do tego wszystkiego. Chciałabym, żebyście zmienili to podejście, dlatego że właśnie kiedy potem jest się już dorosłym, to się tęskni i marzy o takich rzeczach, jakie wy teraz macie, czyli właśnie wspólne wyjazdy z rodzicami i tak dalej. Dlatego korzystajcie z tych wakacji, korzystajcie z tego wolnego czasu, bo po prostu i tak prędzej czy później życie was dopadnie i będziecie mieli tyle obowiązków, że nie będziecie wiedzieli od czego zacząć i w co ręce włożyć. Przynajmniej raz na jakiś czas w życiu tak się zdarza. Dlatego jeśli teraz macie czas taki, że możecie sobie pozwolić na luz i relaks, to korzystajcie z niego tyle, ile wlezie, jak tu moja babcia mówiła. Po prostu tak macie robić, bo jest to piękny czas w życiu i właśnie chciałabym, żebyście go docenili, a nie marudzili, moi drodzy. Nie warto marudzić. Dobra, tu już mamy, tu mamy. No, nawet ekspert się zdarzył, jak super. Cieszę się, że nie muszę powtarzać tego dnia. I też sobie z wami fajnie pogadałam, wydaje mi się. Także jakby coś, to live'y na pewno wrócą i będą regularnie, dlatego że chciałabym się postarać w przyszłości oczywiście o partnerstwo na Twitchu, żebyście mogli też sobie zmieniać jakość streama bez problemu i tak dalej. Także streamy, live'y na pewno wrócą i będą w miarę regularnie. Przynajmniej zrobię wszystko, co mogę, żeby tak było. A co dalej mam w planach, to wam powiem dalej, po zakończeniu tego dnia. Tutaj już wypuściliśmy ostatnich gości. No i cześć, mamo, co chciałaś? Czy znalazłaś, tak? No, z tego pieniążka. Jeszcze nie? O, ale znalazła pieniążek ze swojego miesiąca miodowego 34 lata temu. Mamo Emilki, to ty masz już tyle lat niby? Naprawdę? Nie wygląda, nie? 34 lata, no powiedzmy, że miała 18, jak brała ślub, no to to ktoś zaszalał z tym jej wiekiem. Właściwie z jej wyglądem, jak na ten wiek, naprawdę dobrze się trzyma. Był w naszym ślubnym albumie. Dobrze, że spojrzałaś, tak? O, super! Mamy teraz szczęście, bo z tym na pewno Patryk
Patryk utrzyma tą obietnicę i przyjedzie. Tylko Emilku, czy ty aby na pewno dobrze robisz, że polegasz tylko na takim właśnie szczęściu zawartym w jakichś rzeczach materialnych, a nie po prostu na zaufaniu do tego Patryka? To jest takie dziwne. Powinna po prostu mu ufać, wierzyć, a nie tutaj zaklinać rzeczywistość z jakimiś monetkami. No, co kto lubi. Dobra, kupujemy kuchnię i lecimy dalej. Także mamy wszystko i idziemy na następny dzień. Tak, też śmialiście się, że jakim cudem Fresco przyszedł na wesele, wiedział o weselu jeszcze zanim dostał zaproszenie. No tak, to prawda, też mnie to zastanowiło, czy wy widzicie tutaj te ciasta. Aha, czyli zakopałaś tu, tak? Tak jak powiedziałeś, Fresco. W ogóle zobaczcie, ta kuchnia piękna jest, nie? Ale tutaj pasuje to wszystko coraz bardziej. Czyli razem z tym poszedł cały twój peszek. Peszek. No i teraz to już Patryk na pewno będzie na czas na ślub. No, z tego co było na początku serii, myślimy, że nie. O kurczę, jeszcze kawior! To proszę, Leli, nie mogli dać dwóch rzeczy osobno na każdy dzień? Musieli tutaj dać tego aż tyle? No problem. No dzięki, Fresco. A wy tu co? Cześć, Jimmy! Jimmy i jego banda. Czy wy to widzicie? Kurczę, jakie gangstery. co mogę dla ciebie zrobić, Jimmy? Słyszałem, że byłaś przytłoczona tymi wszystkimi rzeczami związanymi ze ślubem. I tutaj coś o Patryku. Aha, jeszcze Patryka nie ma i ty mógłbyś pomóc niby. Z testowaniem ciasta. Jimmy. A jak to, jakie hojne, nie? Co z jego strony, no właśnie. Tak, oj, nie martw się. Wszystko dla mojej szwagierki. Toście sobie wymyślili. Dobra, ja tu sobie powyjmuję. Ej, ale czy oni nam nie gwizdają? Czy wy to słyszeliście może? Ci z was, którzy oglądają na słuchawkach. Dobra, już niosę te ciasta, już. Ale wyście tutaj sobie poszaleli trochę, szczerze mówiąc. Moi panowie. Dobra, widzę. Już. Dobra, tu będzie coś takiego. Tu będzie coś takiego. Tutaj tak. Tak. I jeszcze jedna truskawka będzie. Tu będzie jeden taki, dwa takie. Tak i tak, proszę bardzo. I tu po drodze filiżankę weźmiemy z herbatą. Okej. Myszko, słyszę cię, ale nie mam czasu się nawet spojrzeć, gdzie jesteś. Wybacz. Tu będzie tak. No i tak jak mówiłam, live'y na pewno wrócą. Tu będzie myszka, dobra, widzę. I będę chciała na tych live'ach na pewno grać w Simsy. Będziemy dalej kontynuować życie naszej Jillian, to na pewno. Mogę wam powiedzieć, że będę chciała stworzyć dla niej jej chłopaka. To mam w planach. I będę chciała jeszcze przeprowadzić ją do innego mieszkania, bo jednak to mieszkanie już mi się trochę znudziło. Stwierdziłam, że tak jakby weźmiemy sobie, wiecie, kredyt i kupimy mieszkanie, no bo Jillian już ma pracę. Jeśli byliście na moich poprzednich live'ach, to wiecie, że ma pracę. Więc tutaj może już sobie pozwolić, powiedzmy, na zaciągnięcie jakiegoś tam kredytu i kupno mieszkania. Także tak to sobie wymyśliłam. Będziemy tworzyć dla niej mena. To mam w planach na live'y, a poza tym na pewno będą się pojawiać też inne gry. Tak, takie mam sobie plany. Cały czas bardzo bym chciała do tego wszystkiego wrócić, tylko tak jak mówię, no jak nie mam mnie w domu i nie mam mnie przy komputerze, to raczej ciężko live'y robić. Także pamiętam o was, nie martwcie się, naprawdę pamiętam i wrócę i mam nadzieję, że będę w miarę regularnie te live'y prowadzić. Będą one też zależne od zmian mojego męża, to już też mogę wam powiedzieć.
bo tak planuję i mam nadzieję, że mi się to uda. Także być może będą się zdarzały takie dni, że live'y niestety będą rano. Ale myślę, że to nie jest żaden problem, bo potem z odtworzenia możecie sobie zobaczyć, ci z was, którzy nie będą, to archiwum na Twitchu zawsze jest dostępne. To po pierwsze, a po drugie, no macie wakacje, więc tutaj też myślę, że nie jest to żadnym problemem. No i na pewno ktoś się znajdzie, kto będzie miał wolną chwilkę, żeby do mnie wpaść. Bo ja też właśnie muszę live'y dopasowywać do swojego trybu życia, no i czasami właśnie będzie wypadało tak, że te live'y będą musiały odbyć się bardziej tak do południa, po południu troszkę. Ale na razie nie, na razie tak nie będzie, bo na razie mój mąż będzie miał takie zmiany, że live'y będą w takich normalnych bardziej godzinach. Poza tym ja też chcę troszeczkę sobie potestować, zobaczyć jak to właśnie wypada w takich innych godzinach dość nietypowych, powiedzmy nietypowych dla streamujących youtuberów, powiedzmy tak to nazwijmy, bo streamerzy to przecież streamują od rana i mają widownię, także tutaj to akurat właśnie będzie taki trochę eksperyment pod kątem właśnie mnie, jako że streamuję, jak już na razie to dla moich youtubowych widzów najbardziej. Okej. Tu by było, ich puścimy już, bo i tak tam już mi mało zapłacili, niestety. Tutaj wytrzyj fresko stolik. W ogóle fajnie, że on z nami jest i nam pomaga, nie? Tak się cieszę z tego powodu, że mamy tutaj takiego pomocnika. Dobra, tu będzie tak i weźmiemy sobie już dwa zamówienia na tacę. Fajnie, że tutaj ten evencik zaliczyliśmy, tylko nie fajnie, że jeszcze tyle mamy do zaliczenia, babciu. Ech, musiałaś też paragi. Musiałam puścić tą drugą babcię, bo za długo by to trwało. Tutaj też już możemy wstawić. Dobra, i tu będzie tak, i będzie takie ciasto, więc proszę, tu skasujemy tak, tu też puścimy już tą panią miłą. I tak. Dobra, herbatka też tutaj będzie, babciu, a ty druga też chcesz herbatkę, bo ja nie będę tu latać. No właśnie, dziękuję babciu, że zdecydowałaś się jednak na herbatkę teraz. Mhm, tu wstawimy też paragi, skasujemy. I co tu jeszcze będzie? Kawior będzie. Kurczę, no chyba się nie uda tego eksperta. Ech, to nie fajnie. A może jednak? Co? Nie. A, trudno, brakło troszeczkę. Szkoda. O, i co? Teraz będzie ocena Jimmy'ego. No nie mogę się doczekać, naprawdę. O! Jak to niedobre? Jak to niedobre torty i ciasta? To po co jesz, jak ci nie smakuje? Oddaj to. Jak to wrócisz? Ja jutro, ja cię tu nie chcę, nie wracaj! Ja sobie sama docenię moje ciasta. No właśnie, Emilko, spław go lepiej. Tak czy tak, dzięki Jimmy, ale poradzimy sobie sami. No, musimy porozmawiać na temat tortu. Weselnego. Aha, czyli znowu będę musiała wybrać. Bo musimy zamówić ten tort teraz, jeśli chcemy, żeby był na czas, na wesele. Tak, zamówmy. Jesteś pewna? To znaczy, czy Patryk nie powinien też tego widzieć? Mhm. No tak. No, myślę, że mamy rację, mamo Emilki, no. I co, ja nie mogę wybrać tortu? A ja chciałam wybrać, halo! Ja byłam gotowa teraz na to, żeby wybrać! Ale oni mnie oszukali, ja naprawdę byłam gotowa, żeby wybrać. Myślałam, że będzie to decyzja moja. Dobra. Nie, Emilko. To jest kobieta, nie sądzicie? Najpierw się popłakała, a potem się uśmiechnęła i poszła dalej. No, ja nie wierzę. Dobrze, wiecie co? Ja myślę, że ja sobie teraz przejdę to jeszcze raz, bo później nie będę miała czasu, także czekajcie chwilkę.
No i jestem, mamy eksperta i przed nami Invitation Challenge. Pierwszy w tym tygodniu. Mamy 300... Okej, tutaj widzę, że ten dywanik spowoduje, że Emilka będzie chodziła troszeczkę szybciej, dlatego kupimy sobie go, bo on tylko stówkę, więc nie robi nam to żadnej różnicy. W sumie tani jest i zobaczcie, jaki ładny. Tak, i dzisiaj zaprosimy naszego pana z pieskiem i angryowce. Mam nadzieję, że angryowce nie są zaproszone, że nie wpadną tutaj przez przypadek na to wesele. Tak, tutaj superowo, że będziemy... Okej, dobrze. Mamy tutaj stoliki. Wiecie co, ja sobie może bym przygotowała. I tutaj mamy właśnie rezerwację, tak? No dobra. Okej. Musimy odebrać i... Dobra, okej. Tak to będzie. Czy nikt nie będzie chciał teraz za karę mojego tutaj wspaniałego tego, co przygotowałam? No pewnie nie. Okej, proszę bardzo. Tu będzie też truskawka. Mhm. Okej, przyszli. Dobra. Dobrze, to fajnie, że akurat to miałam. Tu sobie też wyładuję. Odbierz, Emilko. Odbierz, okej. Tu będzie herbata, będzie też paluch. Proszę bardzo, tu będzie ciasto, fresko. Okej, raz, dwa, trzy. I przy okazji mamy też herbatkę. Czy pan też będzie chciał herbatkę? Nie, ale ja tu odbieram. Idź tutaj, Emilko, daj karteczkę. Że mamy zarezerwowane. Nie aż tak źle, co? Chwilowo. Tutaj będzie herbatka, tylko... Jedna herbatka i druga herbatka. I tutaj będzie też to. Proszę bardzo i... Okej, idą. Idą ci z rezerwacji. Ale powiem wam, że podziwiam osoby, które tak na co dzień pracują, tak w rzeczywistości, mają takie zajęcia i tyle muszą się skoncentrować, to wow, naprawdę podziwiam. To jest naprawdę urwanie głowy, szczerze mówiąc. Tutaj będzie herbatka, będą dwie truskawki z czekoladą. Zaniesiemy, tu podamy ciastko, fresko, stolik. Dobra. Dobra. No nie jest źle. Babciu, szybciej. Da się? A, babcia, proste zamówienie. A tutaj może państwo by już skończyli, to bym tak skasowała razem. Można? 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 Można. To ja tu sobie wstawię przy okazji. Od razu, żeby było już też z głowy. Tu będą potem ciastka. Dobra, trzymajcie kciuki, ale powinno być chyba okej. Chyba okej. Jeszcze 4 rezerwacje nas czekają. Wow. Dużo, nie? Dużo, ale jeszcze mamy dość dużo czasu do końca dnia, także pewnie potem będzie urwanie głowy, tak coś czuję. Tu będzie tak i tak. O, i nawet potrójnie skasujemy sobie, bo tutaj ta dziewczynka też już idzie. Świetnie. No i tak to ja mogę grać. Dzień dobry. Tak, zarezerwujemy stolik dla dwojga, nie ma problemu. I teraz najlepiej niech wszystkie 4 zadzwonią. Tak by było najlepiej. Najsuper. Dobra. Paluch to i 2 kieliszki. I będzie jeszcze paluch i ciastko. Ja poproszę większą tacę, bo ja bym chciała więcej zamówień robić na raz. Dobrze. Ten stolik sobie zarezerwujemy. O, no mówiłam! Odbieram. Już biegnę. Tylko tutaj tej miłej, uprzejmej pani podam zamówienie i dajemy rezerwację. Tu po drodze zgarniemy herbatę z paluchem. Herbatę z paluchem w czekoladzie, jak to brzmi, nie? Halloweenowa trochę.
Dobra, mamy trzy stoliki, dwa stoliki zarezerwowane i idą dwie grupy. No to teraz się będzie działo, ja sobie może tu wyjmę już. Bo może ktoś coś będzie chciał z tych rzeczy i lepiej... No właśnie, pani chyba widziała, że wyjmuję świeże z lodówki i jej się zachciało. Dobra, tu będzie herbatka. Okej, tu podamy, tu będzie takie zamówienie i takie, to możemy też podać. Ech, podwójnie. Już odbieram telefon. Zarezerwujemy sobie ten stolik tu. Blisko. Okej, idą dzieci. Dwójeczka, dobrze. No tutaj akurat zajęli ten stolik wcześniej. Okej, tutaj będzie też ciastko takie, to zaniesiemy te dwa stoliki. Ten stolik fresko może sprzątnąć. I skasujemy. I mamy cel. Jeszcze nie mamy celu. Oj, restauracja zamknięta. Cel osiągnięty. Czy będzie ekspert, moi drodzy? Czy będzie ekspert? Wytrzyj. Tak ciut brakło, nie wierzę w to! O, no dobra, to ja sobie to zaraz przejdę, ale mamy go. Super, kurczę, no nie wierzę, że też tak ciut było. Mam nadzieję, że ten odcinek podobał wam się i do usłyszenia już wkrótce w kolejnych odcinkach. Pa, pa!